Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Magdalena Szpak, jestem z Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie i witam wszystkich na webinarium Akademia Poza Schematem, które dzisiaj, to jest to drugie webinarium z naszego cyklu Nowe miejsce teatru w szkole. Szukamy tego miejsca dla teatru w szkole i dzisiaj tym miejscem jest Akademia, Akademia Szkolna. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać z naszymi gośćmi i naszą osobą prowadzącą, którą jest Aleksandra Drzazga, której oddaję głos teraz. Olu, mikrofon jest twój. Witam wszystkich serdecznie. Ja na początku chciałabym bardzo przedstawić dwie osoby, które zaprosiłam do tego webinarium, które co chwilę raz jedna, raz druga znikają, ale mam nadzieję, że będą też w tej rytmie wracać. Więc na razie przedstawię tą, która jest. To jest Joanna Lisiewicz. Joanna jest doktorem nauk humanistycznych i entuzjastką w ogóle edukacji i teatru i nauczycielem języka polskiego. Ma takie doświadczenie jako nauczyciel języka polskiego właściwie na wszystkich poziomach nauczania. Jest entuzjastką też twórczości Samuela Becketa i szczególnie Tadeusza Różewicza. I myślę, że to chyba na tyle, chyba że Joanna chciałaby coś o sobie dodać. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z wami. Ja też powiem, że o sobie też dwa słowa. Ja nazywam się Aleksandra Drzazga, też jestem na co dzień nauczycielem, uczę języka francuskiego i zajmuję się edukacją teatralną. Współpracuję z Bytomskim Centrum Kultury, gdzie mam zajęcia z całymi klasami. I wraca do nas Marta Pawliczek, która też jest nauczycielką, jest plastykiem. I w swojej pracy bardzo mocno kieruje się też taką myślą o tym, żeby wydobyć z dzieci potencjał. W związku z tym założyła też w pewnym momencie swojego życia pracownię działań twórczych dla dzieci, kreatywne dzieci. Także witam serdecznie obydwie panie, Marta się łączy. To ja powiem też w międzyczasie, żeby też nie, mam nadzieję, że Marta zaraz do nas dołączy, ale też powiem jakby w jakim celu i dlaczego tu się spotykałyśmy, jakby oprócz tego tytułu, który tutaj Magda wywołała, to chciałbyśmy mocno porozmawiać o tym, czym Akademia w ogóle jest dzisiaj, w dzisiejszej szkole. W ogóle też zastanawialiśmy się wspólnie, skąd w ogóle się, w jaki sposób albo kiedy pojawiła się Akademia. Chciałabym bardzo, żebyśmy wraz z dziewczynami oraz z gośćmi zastanowiły się, czym w ogóle jest ten twór, jak on wygląda, po to, żeby sobie zmapować po prostu, co to jest i jak to funkcjonuje w dzisiejszej szkole i przejść do takiej perspektywy, jak mogłoby być, co możemy z tym zrobić, jakie mamy możliwości, co nam może w tym pomóc i dziewczyny będą się też dzielić swoim doświadczeniem jakby bycia nauczycielem języka polskiego i tworzeniem różnych przedsięwzięć twórczych, artystycznych w szkole i to doświadczenie też, które ma Marta w kategorii nauczyciela plastyki. I chciałabym zacząć od tego, żebyśmy się wspólnie zastanowili właśnie, czym jest w ogóle Akademia, bo przed przystąpieniem do tego webinaru ja też sobie zadam takie pytanie, jakby w którym momencie jakby w historii, w takiej perspektywie historycznej Akademia Szkolna w ogóle pojawiła się w szkole. No i zaczęłam jakby przeszukiwać różnego rodzaju źródła i nie bardzo mogłam znaleźć jakby taki moment czasowy, historycznie, że Akademia pojawiła się w szkole w danym momencie. Rozmawiałyśmy też o tym i też bym chciała, żeby dziewczyny ci o tym powiedziały, jakby w kategorii też takiego nazewnictwa, czym jest Akademia i do jakich źródeł ona się odwołuje. Czy wy mogłybyście jakoś tutaj się podzielić swoimi myślami wokół tego hasła? Marta, proszę, bo pamiętam, że
Ty tak elegancko i bardzo źródłowo wyjaśniałaś to pojęcie. Czy chciałabyś zacząć? Marta chyba zamroziło. Tak się obawiam. O, jest, już wróciła. Marta, słyszałaś nas? Tak, ja was słyszę, dziewczyny, ale widzicie, że mnie cały czas chyba wyrzuca. Dlaczego? Myślę, że to mogą być kłopoty z siecią z powodu tych warunków atmosferycznych dzisiaj. Tak sobie tylko to potrafię wytłumaczyć. No. Zaczynamy od definicji. Tak. Jakby. Akademia gdzieś tam z Wikipedii wyczytałam, że to było miejsce spotkań artystów albo jakichś myślicieli, albo uczelnia. Czyli tam dużo mądrych osób. Finalnie została gdzieś tam później ta nazwa wykorzystana jako akademia szkolna, taka bardzo poważna, dostojna. Tak mi się wydaje, że taka ta akademia nasza obecnie jest. To też mam takie wrażenie, że doszliśmy do takiego punktu jako nauczyciele przede wszystkim, bo ja tutaj w tej roli się widzę na tym spotkaniu przede wszystkim, do takiego punktu, w którym akademia kojarzy się chyba nam w większości z taką bardzo patetyczną, podniosłą uroczystością, na której jakoś stoimy na baczność, dzieci występują, tak to określę. I chyba wokół tego pojęcia na terenie szkoły, akademii, takie są chyba skojarzenia ogólne. Natomiast też tak pół żartem, pół serio, jak rozmawiałyśmy trochę wstępnie na temat tego spotkania, tak trochę po gombrowiczowsku przypomniała mi się też Akademia Włosa. Czyli to, jak to słowo, samo słowo na poziomie znaczenia i jak ono jest przypinane do różnych miejsc w naszej takiej przestrzeni publicznej, jak ono funkcjonuje także dzisiaj, że gdzieś te pojęcia wędrują, one się przecierają, wycierają, ewoluują i mamy dzisiaj przecież studium paznokcia, a nie tylko studium nauczycielskie czy studium podyplomowe. I tak jak mamy Akademię Platońską i Akademię Szkolną, rozumianą wielorako, ale tak również jak to próbowałam tutaj zdefiniować, to też jest przecież Akademia Włosa i my tak naprawdę nigdy do końca nie możemy być pewni, z czym zwłaszcza dzieci i młodzi ludzie skojarzą to, co my im zaproponujemy, bo oni w trochę innym zakresie pojęć i trochę innej rzeczywistości też funkcjonować mogą, niż my się tego możemy spodziewać. Ja myślę, że Asiu też, myślę, że bardzo bym chciała, żebyśmy też zastanowiły się nad takim pytaniem, dla kogo i po co robimy akademię? Czy my ją robimy dla dzieci, z dziećmi? Bo jakby ten wątek mnie najbardziej interesuje w dzisiejszej rozmowie. Chciałabym o tym z Wami też porozmawiać. Chciałabym też zaprosić naszych gości, odbiorców do namysłu nad tym, jaką rolę w tym tworzeniu akademii pełnią dzieci, a jaką mogłyby pełnić. Czyli niezależnie od tego, jaką sobie perspektywę tutaj estetyczną przyjmiemy, czyli jaki rodzaj formy czy formuły tej akademii wybierzemy, to w moim odczuciu mamy takim w kawałku szkolnym, którym jest akademia, mamy do ugrania bardzo ważne rzeczy pedagogiczne w moim odczuciu. Myślę, że akademia może być, ja bym na przykład bardzo sobie życzyła, żeby tak się działo, taką sytuacją w mikroskali oczywiście, ale edukacji kulturowej lub kulturalnej na terenie szkoły. Czyli takim momentem, gdzie uczniowie we wspólnocie, w zbiorowości, w współdecydowaniu mogą tworzyć pewną rzeczywistość odnoszącą się do ważnych dat, ważnych momentów z życia szkolnego bądź pozaszkolnego. I chciałabym w związku z tym, nie wiem, czy ty chcesz się jakoś do tego odnieść, Asiu? Bardzo chętnie, bo to pytanie, które zada, to jest w ogóle potężny temat. I wszyscy, którzy pracujemy w szkole, prawdopodobnie nie od dziś. Ja o tych doświadczeniach swoich opowiadam z perspektywy obecnej, ale też 23 lat, które już minęły w szkole, w pracy. To, co powiedziałaś, że warto sobie na początku zadać to pytanie, po co ja to robię,
i dla kogo ja to robię, bo to też jest bardzo ważne, kto jest adresatem tego działania pod szyldem Akademia i być może też od kogo przychodzi zaproszenie do tego działania, jakim może być na terenie szkoły Akademia. Bo jakby te to są kluczowe pytania. Po co, dla kogo i dlaczego, skąd mam pomysł, skąd wychodzi inicjatywa? Bo odpowiedzi na te trzy pytania myślę, że w dosyć taki kluczowy, przynajmniej na starcie, sposób określają i to, w jaki sposób możemy zaplanować takie działanie zwane Akademią, jak je rozłożyć w czasie, jak się do tego przygotować i komu zaproponować udział i z kim współpracować. Bo to są takie obszary, które muszą zagrać, żeby Akademia się udała i żeby wszyscy w niej czuli się na swoim miejscu. To tak tytułem wstępu tylko. Mhm. Marta, czy ty byś chciała coś dodać do tego, co tutaj Asia już też zdążyła powiedzieć? Dziewczyny, ja w ogóle drżę o mój tutaj niestabilny internet. Ja tak znikam i pojawiam się, to widać, prawda? Tak, ale czy tak, ale myślę, że w tym momencie, kiedy no, jesteś... Okej, okay. Teraz jestem, będę mówić. Właśnie ja o tym samym myślałam dzisiaj nawet przed naszym webinarem i myślałam tak, po co w ogóle jest ta akademia, tak? Ja myślę, że to powinno być miejsce, gdzie dzieci będą mogły pokazać to, co zostało, jak to co mają w sobie, tak? My jako nauczyciele możemy dzieci różnych rzeczy nauczyć, możemy im wiele rzeczy pokazać i później oni mają możliwość też takiej jakby prezentacji swoich umiejętności, ale mogą też na przykład doświadczyć takiej nauki, czy coś jeszcze jest niedopracowane, tak? Akademia jest bardzo, bardzo poważna. My jako w ogóle dorośli ludzie powinniśmy wiedzieć, co my umiemy, tak? Czego jeszcze nie potrafimy, czego się nauczyliśmy, co jeszcze jest przed nami. Powinniśmy też mieć szansę do jak gdyby takiego sprawdzenia się, tak? I poznania się jako ludzie w zupełnie innych relacjach, innych możliwościach, tak? Dzieci wtedy też mogą jakby sprawdzić siebie trochę, tak? I mi się wydaje, że szkoła jest po to, że mogę zaprezentować swoje umiejętności. Nauczyciel jest takim jakby troszeczkę opiekunem wtedy, tak? Ja tak nawet myślałam, że to jest czasami... My jako nauczyciele nie myślimy o tym, że my nie dość, że możemy te dzieci czegoś nauczyć, możemy im też pomóc i możemy ich przeprowadzić, tak? I ta akademia mogłaby być taką szansą na przeprowadzenie uczniów w zupełnie innym kontekście wiedzy, takim sprawdzeniem swojej możliwości, zderzeniem to z nawet innym odbiorcą, tak? Bo często na tę akademię są inne osoby zapraszane albo jakieś tam ważne, tak? Spoza szkoły. Ja myślę, że akademia powinna iść w tym kierunku. Dzięki. Ja chciałam teraz poprosić Magdę, bo też o tym tak pomyślałyśmy, o tym spotkaniu, żebyśmy wszyscy jakby pomyśleli o takim polu skojarzeń, które mamy gdzieś w głowie, w refleksji, czym jest Akademia Szkolna. I w związku z tym, Magda, udostępnij za chwilę aplikację Mentimeter, gdzie każdy również my, ale też każdy z słuchających nas będzie mógł wypowiedzieć się i napisać, jeśli dobrze pamiętam, Magda, jeśli źle mówię, to poprawnie proszę, trzy skojarzenia. Kwestia jest taka, że trzeba wejść sobie na tą stronę, która się wyświetla Państwu na ekranie. Mentimeter, www.mentimeter. I wpisać kod, także który tam jest, czyli 60 93 79 i 12. Joanno i Marto, też Was poproszę o to. Jeszcze raz, strona to jest www.menti.com. Przepraszam, www.menti.com. Menti.com. Dokładnie. www.menti.com. I
tak jak powiedziałam, każdy z nas może tam sobie wrzucić trzy skojarzenia z hasłem, jakie właśnie odpowiedzi, jako odpowiedź na to pytanie, jakie macie skojarzenia z Akademią Szkolną. Kod, który trzeba wrzucić, to jest 6093, 79 i 12. Olu, a czy ty byś mogła na przykład w moim imieniu, gdybym cię poprosiła, to wpisać? Tak, jakbyś mi powiedziała, wysłała w czacie swoje skojarzenia, to jak najbardziej mogę to zrobić. Poproszę. Czy ja skutecznie w tym czasie w czacie przekazałam te dwa skojarzenia? Już zaraz, tak? Już odpowiadam na te. Już. Tak, widzę je. Okej, dziękuję bardzo. Proszę. Dobra, to ja je skompiluję z moimi, może tak zrobimy. Okej. Olu, ja ci też wysłałam na Messengera. Nie wiem, czy ja będę mogła tyle rzeczy puścić z jednego. Dobra, to puszczam. Mhm. Tak myślę, czy ja. Jeszcze spróbuję. Nam się już tutaj pojawiają różne rzeczy. Widzę tego, jeszcze wpiszę, spróbuję tutaj. Dobra. I wpisuję teraz, Marto, twoje. Pojawia nam się tutaj dużo rzeczy. Ta plansza jest też skonstruowana w taki sposób, że to, co pojawia się najczęściej, jakby pojawia nam się tutaj największymi literami. Mhm. I jakby to pole skojarzeń, które jakby dominuje gdzieś w naszych głowach, to jest nuda. Nuda. Mamy też biała bluzka, powaga. One potem już są chyba w moim odczuciu dość blisko siebie w kontekście wielkości liter. Sztywność, mikrofon, krytyka, sztywniactwo, przymus, pokaz, stres, schematyzm i patetyczna.
Najsmutniejsze, jeśli mogę, jedno słowo, bo tak boli mnie w oczy jeden wyraz bardzo, że wśród tych wszystkich negatywnych sformułowań pojawiają się na środku wiersze. Te biedne wiersze po prostu umierają sobie wśród tych białych bluzek i śmiertelnej pewnie powagi w stresie wszystkich. Tak jako polonistka musiałam, przepraszam. Nie, no. Miłośniczka poezji po prostu. Chciałabym też jakby czujecie te skojarzenia, czy one są też jakby generalnie tak się rozkładają gdzieś w waszych głowach i w ten sposób, jaki się tutaj pokazały. I chciałabym też, żebyśmy się troszkę zastanowili, jakby co generuje ten rodzaj skojarzeń, jakby skąd to się bierze waszym zdaniem. Jakby dla was, nie? Znaczy, powiem wam tak, że ja naprawdę tak myślę, że akademia, znaczy ja tak te wyrazy bardzo dobrze przedstawiają taki mój pogląd i moje odczucia odnośnie akademii. Tam naprawdę jest nudno. Cała sala świeci białymi koszulkami, bluzkami. I wiecie, co mnie zasmuciło? Patrzcie, ile tu jest przymus, stres. To nie są dobre uczucia, tak? I to nie są uczucia, które się w ogóle powinny kojarzyć z jakąś edukacją, z nauką, tak? Z takim podniosłym klimatem, tak? My się po to najczęściej spotykamy na akademii, żeby coś uświęcić, jakieś ważne momenty, tak? Ważne, ważne chwile w ciągu roku szkolnego. Cała szkoła opuszcza jak gdyby klasy. Wychodzi z tych klas, elegancko się ubiera, mamy tam prasują koszulę. Szukają, bo to się nagle okazuje, że te dzieci powyrastały z tych koszul, jeszcze trzeba tam polecieć, szybko kupić. I te dzieci idą tam i mają tak stres, sztywność, nudę, schematyzm, jakie to jest smutne. Okej. Chciałabym też właśnie, żebyśmy się zatrzymały na tym twórcy, współtwórcy czy odbiorcy też w jakimś sensie tych akademii, czyli na dziecku. Chciałabym was zaprosić do takiego pytania. Jakby sięgacie jakby gdzieś wspomnieniami do swoich czasów, kiedy byliście uczennicami. I też chciałabym zaprosić tutaj też do tego pytania te osoby, które nas oglądają i słuchają. No to właśnie, jakbyśmy się zastanowili jakby z perspektywy ucznia, czy uwierały nas te same rzeczy? Co nas cieszyło w sytuacji akademii szkolnej? Gdzie mieliśmy poczucie, że mieliśmy jakiś rodzaj wpływu? Co robiliśmy? Jaka była nasza rola w tych akademiach, kiedy my byłyśmy uczennicami? I gdybyście chwilę o tym powiedzieli, jak sobie myślicie właśnie, jakbyśmy się odwołały do siebie, ale w kategorii właśnie tej sytuacji, jak sobie przypomnijcie wasze akademie, to jakby co tam jakby się otwiera, nie? W tych skojarzeniach. Asiu? Ja się na akademię nigdy nie żadną nie zapisałam jako uczennica, ponieważ bardzo stresuje mnie i stresowało to, że zapomnę jakiegoś wyrazu albo nie daj Boże uchybię jakiemuś właśnie wierszowi nieszczęsnemu i ominę jakiś wers albo pozamieniam strofy, więc nie przypominam sobie w ogóle swojego udziału w akademii jako ktoś, kto w niej występuje, takiej szkolnej. Natomiast doskonale sobie przypominam stres jako rodzica dziecka, które występuje w akademii i unoszę każde słowo po prostu siłą swojej woli jako widz, żeby właśnie nie zapomniało, żeby nie wypadło z rytmu, żeby ta koszulka nie wyszła z tej spódniczki i żeby na pewno wszystko pięknie wyglądało na zdjęciach, bo przecież no nie ma co się oszukiwać, jednak jesteśmy w ciągłym ostrzale i różnych takich oceniających wypowiedzi z każdej strony. I czy przyniesie się chwałę szkole, czy pani nie będzie potem zirytowana, że ktoś coś zepsuł jakby w przedstawieniu. No ja miałam to szczęście akurat, że moje dziecko miało mądrych wychowawców i gdzieś ci wychowawcy, którzy przygotowywali, zwłaszcza w tym okresie najmłodszego doświadczenia ze sceną taką powiedzmy umowną w szkole, to gdzieś te akademie były przemyślane, dzieci uczestniczyły w wyborze tego, co mogą zrobić na dużą skalę,
Te, które malowały, to malowały, te, które chciały grać pierwsze role, to też miały taką możliwość, więc gdzieś jakby ten mój stres był mniejszy, chociaż właśnie taki zbudowany na bazie własnych wspomnień, takich obserwacyjnych jako uczennica, to gdzieś to unosiło ten niepokój na widowni jako mama. Natomiast mogę powiedzieć właśnie, i to jest wielkie szczęście, że gdzieś dziecko moje miało wpływ na to, co się działo na scenie, na Akademii Szkolnej. I to jest, wydaje mi się, pewnie będziemy o tym jeszcze dużo mówić, jest absolutnie kluczowe do tego, żeby się wszyscy dobrze czuli. Tak? To jest w nawiązaniu jeszcze do tego pytania, które zadawałaś na początku. Po co to robimy? Tak? Po co to robimy? Po co te dzieci tam mają iść? Czy one mają mi załatwić jakąś sprawę? Czy one mają się tam odnaleźć i jakby poczuć się wyjątkowo z jakiegoś powodu, każdy ze swojego najlepiej? Czy no tak, właśnie to jest to, tak? Po co to dziecko tam idzie? Jeżeli ono też o tym wie, po co ma się tak ubrać i po co ma coś powiedzieć i jakby też no, podejście nauczyciela tutaj ma kluczowe znaczenie. Od momentu wyboru w ogóle uroczystości, do której będzie tak zwana akademia przygotowywana, przez cały proces przeprowadzenia dzieci przygotowawczy do tej akademii. A tym będzie ich udział. No właśnie, tak? Więc gdzieś jakby to pytanie po co? Marta? I kto to robi, nie? Dzięki, Asiu. No to ja tak, jako osoba, która brała udział w akademii, to ja brałam udział w podstawówce, w szkole podstawowej. Pamiętam, że byłam jak gdyby częścią chóru. Śpiewaliśmy jakieś strasznie poważne piosenki. Wiem, że to nie do końca nam wychodziło i praktycznie nauczycielka też nie była zadowolona z nas. Pamiętam to. Bardzo długo musiałyśmy stać. Ja to pamiętam, bo to musiałyśmy się gdzieś włączać. To była jakaś bardzo długa i pamiętam, że poważna akademia. A jako mama, ja mam trójkę dzieci, bo tak Asia fajnie zaczęła, to ja powiem, że ja pamiętam, że moje dzieci nie chciały brać udziału w akademiach. Wiem, że każdy jakoś brało w niej udział. Wiem, że musiałam tam dużo jakichś strojów szyć. One najczęściej dostawały takie role, gdzie trzeba było się trochę wykazać, jak gdyby nauczyciel wiedział, że ja jestem plastykiem, więc no i troszeczkę się tam napracowałam. Moje dzieci nie chciały występować. Wiem, że zawsze był problem z córką, która w szkole muzycznej gra na gitarze, bo bardzo ją panie chciały gdzieś eksploatować właśnie z gitarą do śpiewania piosenek, a Jagoda, tak ma na imię moja córka, ona nie cierpi tego. Więc praktycznie czasami nawet ja musiałam i że Jagoda nie będzie śpiewać i grać na akademii. Ja myślę, że fajnie, że uruchomiłyście jakby te dwie perspektywy. Siebie jako, jeszcze z tej pamięci, jakby jako uczeń i dziecko i teraz jakby z drugiej perspektywy, perspektywa rodzica, którego dziecko uczestniczy w akademii szkolnej, bo to wydaje mi się bardzo ciekawa perspektywa. Ja jeszcze też od siebie, że ja pamiętam też takie momenty, kiedy jako grupa uczniów robiliśmy akademię, że nie umieliśmy unieść tej sytuacji, i na przykład ktoś zaczynał się śmiać, nie? I to było mega trudne do uniesienia. A my sobie z tym nie radziliśmy jako uczniowie. Pani, która nie umiała też jakby tego jakby złapać w innym momencie, no bo taka klasyczna głupawka, czyli rodzaj jakiejś takiej obronnej reakcji na tą sytuację, która chyba była widocznie dla nas trudna, tak sobie myślę, z perspektywy dorosłego człowieka już. I nie wiem, czy Magda, czy ty chcesz jakoś tam, czy tam jest coś takiego, co mogłabyś nam podrzucić, czy nasi odbiorcy coś jeszcze dorzucają w tym temacie, czym mogłabyś nas obdarować? Właśnie patrzę. Widzę tylko z takich rzeczy, które się gdzieś kojarzą z akademią, to jest patos, brak spontaniczności, schemat. I też zapytałam teraz o doświadczenia, jak to było u was, jak byliście uczniami i pojawiło się sformułowanie ja lubiłam, trafiałam na nauczycieli, którzy dawali nam dużo zaufania i przestrzeń do tworzenia. Super. Więc jakby to powinno być. Właśnie to, co jakby generalnie, o czym też powiedziała Asia, że jakby ta rola nauczyciela jest tutaj kluczowa, szczególnie u tych najmłodszych dzieci. Jakby chciałam uruchomić bardzo tą perspektywę w nas samych, perspektywę uczniowskiego przeżywania tej sytuacji, dlatego że ja myślę, że taka sytuacja jakby, wiecie, wejścia w buty, że tak powiem kolokwialnie ucznia,
jest taką sytuacją, która uświadamia nauczycielowi bardzo wiele rzeczy, jakby pozwala mu dotrzeć do takich emocji albo do takich myśli, które być może już są dość daleko od niego ze względu na przestrzeń czasową, która nas dzieli. Myślę sobie o takiej sytuacji też, kiedy ja zaczynałam swoją pracę i byłam na pewnego rodzaju warsztatach i postawiono przed nami takie zadanie, że przyszedł do nas pan, który uczy chińskiego, nikt z nas nie uczył się wcześniej chińskiego i wszyscy mieliśmy jakieś tam kilka godzin lekcji regularnych chińskiego, właśnie dokładnie po to, żeby nas wrzucić w te buty ucznia, który uczy się języka, którego totalnie nie zna i zastanowić się nad tym mechanizmem jakby uczenia się, doświadczania pewnych emocji, trudu, jakby tego, że czasami wychodzi, nie wychodzi. O tym też chciałabym dzisiaj z wami porozmawiać, ale w moim odczuciu, tak jak powiedziałam na początku, myślę, że to jest taka sytuacja bardzo, bardzo ucząca i odwołam się też do książki Weroniki Dzikowskiej wydanej przez Małopolski Instytut Kultury. Weronika Dzikowska i Monika Nęcka, projektu z dziećmi edukacja kulturowa w praktyce, gdzie jest taki moment właśnie, to jest w dziale po co edukacja kulturowa, ale mnie się wydaje, że to jest taki moment, żeby się zastanowić też jakby w tej perspektywie właśnie, no, że akademia mogłaby być takim zalążkiem edukacji kulturowej w tym sensie, że uczącej i rozwijającej dzieci i młodzież w perspektywie społecznej, osobistej, obywatelskiej, emocjonalnej, mogłaby być okazją do bardzo, bardzo dużej takiej dozy uczenia się wielu, wielu kompetencji. Między innymi tych, które tutaj się pojawiają, że takimi najważniejszymi są umiejętności społeczne i umiejętności twórcze. Autorki książki też przywołują tak zwany paradygmat berliński, czyli kategoria oddzielenia tutaj mądrości od inteligencji, czyli nie kategoria tylko i wyłącznie wiedzy faktograficznej, ale też budowania właśnie tego kontekstu życiowego, takiej mądrości w działaniu, znajomość sytuacji życiowych. Więc ja bym też chciała chwilę, żebyśmy o tym sobie porozmawiały, co my możemy ugrać w tej sytuacji akademii, tego, co tutaj autorki książki właśnie określają jako umiejętności społeczne i umiejętności twórcze, bo mnie się wydaje też, że to są bardzo ważne rzeczy, byśmy to sobie nazwały i zobaczyły tą akademię szkolną jako taką możliwość do rozwijania tych dwóch sfer. Dziewczyny. Bardzo chętnie i przede wszystkim dziękuję bardzo za tę metaforę wchodzenia w buty, bo ona jest świetna i otwierająca w każdą stronę. Przede wszystkim wchodzenie w buty uczniów jest dobre zawsze, nie tylko przy okazji organizowania akademii szkolnej, ale w ogóle w wielu sytuacjach takich codziennych, z którymi się oni zmagają, ale chciałabym też odwrócić ten porządek butów i zaproponować taką krótką tylko rozmowę na temat tego, żeby wchodzić dobrze w swoje buty i żeby w nich dobrze stać i żeby się w nich czuć stabilnie i pewnie, to my musimy najpierw w swoich dobrze stać. Co jakby za tym stoi? Myślę o tym, że przygotowywanie jakiejkolwiek akademii w szkole nie musi być nudne, męczące i straszne dla wszystkich, pod warunkiem, że będziemy rozpoznawać zasoby po obu stronach, po swojej stronie, moje zasoby, na co ja jestem w stanie się porwać i co ja jestem w stanie zrobić i właśnie w tym sensie osadzić się we własnych butach i stać dobrze, jakby rozpoznać swoje kompetencje i swoje zasoby, a potem dopiero słuchać dzieci, słuchać tego, o czym one rozmawiają, co jest dla nich ważne, co stanowi taki trzon, ale też na poziomie ich możliwości, nie tylko ich zainteresowań, problemów, tego wszystkiego, co jesteśmy w stanie zaobserwować i ze słuchu, i z obserwacji, połącząc te zasoby własne kompetencje rozpoznane, otwarcie jakoś zdefiniowane przed sobą,
na przykład, nie wiem, nigdy nie będę robić dekoracji, bo się do tego nie nadaje, ale mam w zespole matematyka, bo to też jest osobny temat w ogóle, żeby wyjść z tych schematów, że tylko polonista robi akademię i tylko plastyk robi dekoracje, bo ja mam świetnych znajomych nauczycieli fizyki i matematyki właśnie, którzy super sobie radzą i z interpretacją tekstów i mają różne inne kompetencje, że gdzieś sobie też pozwolić na to, żeby dać sobie przyzwolenie na własne buty i wygodne chodzenie w nich, na współpracę, i to są te kompetencje też, o których mówisz, że można je kształcić podczas akademii między dziećmi, ale one się też przecież świetnie będą uczyły, patrząc, jak my ze sobą współpracujemy, jak ja z panem od fizyki czy z panią od matematyki się dogadujemy i odkrywamy rzeczy, które oni by nawet nie przypuszczali, że my możemy coś takiego zrobić, bo oni też nas widzą codziennie w rolach. Więc jeżeli... W ogóle myślę, że Asiu, że ci wejdę w słowo, że to jest w ogóle taka kluczowa rzecz, że my, być może to jest banał, o którym powiem, ale my o nim zapominamy, że dzieci uczą się naśladując dorosłych. I to nie tylko te malutkie dzieci, ale te dzieci mniejsze, średnie i większe, one na nas patrzą, one jakby uczą się z nami i od nas. I jakby tutaj bardzo dużo zależy, jak my ten proces przekazujemy. Ja jeszcze myślę, Olu, że one jeszcze tak słuchają nas, co my mówimy, ale później bardzo dokładnie obserwują, co tak naprawdę my robimy, tak? Jeżeli czasami to, co mówimy, nie do końca zgadza się z naszym działaniem, no to tutaj już zaczyna być niewesoło. Mhm. Mi się wydaje, że jednak taka współpraca, tak, spójność. No tu trzeba na pewno o tym myśleć. No i właśnie bycie w tej swojej roli, nie? Że ja jakby wyznaczam sobie przestrzeń w przygotowywaniu akademii tam, gdzie ja się czuję kompetentna. Pozwalam innym współpracować ze sobą, zrzucam z siebie to, co nie jest jakby w granicach moich możliwości, i to samo proponuję dzieciom. Mhm. Ja wiem, że to jest strasznie długi proces i że to wymaga dużo czasu i pewnie nie da się wielu rzeczy zrobić, idąc takim tropem, no ale to też jest właśnie to pytanie, po co ja to robię, dla kogo ja to robię i od kogo przychodzi propozycja zrobienia tego, tak? Czy to jest moja inicjatywa, czy mi ktoś coś narzuca do zrobienia, bo takie przecież sytuacje też się zdarzają w szkole. I teraz w zależności od tego, w jakiej jestem sytuacji organizacyjnej i takiej zadaniowej, dobieram sobie możliwości i jakby badam te zasoby, nie? I wtedy dopiero pozwalam dzieciom na jakieś współuczestnictwo, w którym one będą się mogły wykazać, czyli te swoje takie kreacyjne kompetencje ujawnić i budować relacje, bo jakby no to może być wspaniała przygoda. I szczerze, to tak sobie teraz myślę, że nawet akademia, taka akademia w białych koszulach, nie musi być straszną traumą, jeżeli nauczyciel, który się podejmie jej przygotowania, wierzy w jej sens. Jeżeli on się będzie dobrze czuł w tej roli, że on ją będzie przygotowywał właśnie taką, to myślę, że jest szansa. Bo myślę, że są też tacy nauczyciele, czy takie osoby w szkole pracujące, które się zajmują, nie wiem, pani pedagog, ktokolwiek, kto ma kontakt z dziećmi i może coś tworzyć z nimi, kto być może lubi to, kto jakby ma pomysł na to, jak zrobić, żeby było elegancko, żeby było podniośle, a żeby nie wyszło groteskowo. Ja takich rzeczy nie robię, bo nigdy, to też jest fakt. Ale tak, ja nie zrobiłam akademii, ale... Myślę, że to jest bardzo mocno o tym, o czym powiedziałaś na wstępie, Asiu, że to jest tak naprawdę rozmowa o naszych zasobach i o tym, w czym się czujemy dobrze. Mhm. I w tej książce, do której już jakby nawiązywałam, czyli projektu z dziećmi Weroniki Dzikowskiej i Moniki Nęcki, jest dokładnie taki moment, kiedy jest taki fragment o tym, o diagnozie przed przystąpieniem wprawdzie do projektu, ale moim zdaniem tak naprawdę przed każdym działaniem z dziećmi, ta diagnoza, tam są dwie części. My jakby mamy się zastanowić, jakby kogo my mamy przed sobą, czyli jakimi zasobami dysponują dzieci, ale też jest zaproszenie do tego, żebyśmy się właśnie zastanowili, jakby jakimi zasobami my dysponujemy jako nauczyciel. Czy my się czujemy dobrze? Jaką formułę my? Bo ja myślę, że to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, to jest to, o czym powiedziałam na początku. Bardzo bym nie chciała, żebyśmy rozmawiali o gustach i estetyce, bo myślę, że to w ogóle nie o to chodzi. Tylko właśnie dokładnie chodzi o to, że nawet w białej koszuli my możemy ugrać coś bardzo ważnego, możemy oddać pole do decydowania dzieciom. Wszystkie podmioty tej akademii szkolnej mogą mieć poczucie, że biorą udział w czymś ważnym i wyjątkowym. Marto, jakby z twojej perspektywy,
plastyka właśnie, kategoria, czy jak ty sobie widzisz tą sytuację budowania tego procesu, bo chciałabym teraz przejść właśnie do tego momentu, który wydaje mi się kluczowy, czyli nie już samego finału i akademii, tylko jakby jak zbudować to przed, bo jakby wydaje mi się to kluczowe w kontekście jakby w ogóle edukacji, żeby myśleć o tym, co się wydarzy nie, jakby przed, czyli przed akademią, przed lekcją i tak dalej. I właśnie jakby z twojej perspektywy, Marta, jakby w jaki sposób przeprowadzić ten proces? Jak ty to robisz, jakbyś się mogła podzielić? Jakby w jaki sposób oddajesz, który jest tam, w którym momencie jest to miejsce do oddania dzieciom głosu? Jak sobie też radzisz w takich sytuacjach, gdzie no wiadomo, dzieci jakby w jakimś sensie na przykład dostają głupawki, wyskakują nagle z pracy nad, nie wiem, jakimiś scenografami, no i co wtedy, nie? Znaczy, bo Ola, się ty się pytasz, bo ty wiesz, że ja oddaję bardzo duże pole do popisu dzieciom, prawda? No tak, ale inni nie wiedzą, tak. I dlatego pytam, żebyś się podzielił. Nie, to muszę to powiedzieć. Ja ogólnie oddaję ogromne pole do popisu dzieciom. I zazwyczaj jak coś wspólnie tworzymy, to ja zazwyczaj rozmawiam z dziećmi na początku, jak gdyby dzielę tą pracę, tak? Czyli też jak gdyby ustalamy razem wspólnie, tak, co robimy, po co robimy, czemu robimy, dlaczego robimy, kiedy będziemy to robić i dzielimy się jak gdyby pracą, tak? Ja jako nauczyciel, to ja decyduję, kiedy my jak gdyby w momentach głupawki dzieci, kiedy to idzie w bardzo złym kierunku i pewne zasady, które wspólnie ustaliliśmy. Dla mnie to jest ważne, że dzieci muszą wiedzieć, jakie są zasady. Czyli wiadomo, że są zasady, które gdzieś ja podaję, proponuję, ale oni muszą powiedzieć, dobra, my rozumiemy, tak? Czyli robimy to, ja się tym zajmuję. Dzieci też mogą do mnie przyjść i powiedzieć, pani Marto, ale mi się to nie podoba, chciałem, ale jednak nie. Ja to rozumiem. Ustalamy nowe miejsce, gdzie to dziecko ma być, bo dla mnie jest bardzo ważna w ogóle taka edukacja włączająca. Dla mnie każde dziecko powinno pracować, mieć szansę do eksploracji tematu, do działania i dziecko z problemami różnymi, nie tylko najlepsi uczniowie, tak? Każdy uczeń u mnie współtworzy i jest na takim samym poziomie ważności, tak? Jeżeli dzieci zaczynają odbiegać od tematu głupie, i jakieś głupawki się... Ja po prostu mówię, słuchajcie, stop, przerywamy to i zawsze się pytam ich, czy wiecie, czemu my to przerwaliśmy. Ja im wtedy mówię, przerwaliśmy to dlatego, że zaczęliście wariować. Za 5-10 minut będziemy sobie wariować. Zawsze trzeba zrobić taką przerwę, tak? Czyli w momencie takiej ciężkiej pracy my potrzebujemy przerwy, ale kiedy dzieci jednak pracują, gdzieś tam powinny pewnych zasad się trzymać, szanować siebie, szanować materiały i jak gdyby też no, patrzeć, gdzie ta nasza praca idzie, bo jeżeli taki, no ja głównie gdzieś jako plastyk robię rzeczy, które wymagają dużej ilości pracy, materiału i dzieci muszą niestety przez długi czas no, pracować trochę fizycznie, tak, manualnie, farby muszą wyschnąć, pędzle trzeba umyć, tak, także gdzieś jakiś porządek musi być. Marta, ja zawsze... powiedz mi proszę jeszcze, jak widzisz w tym kontekście jakby tego procesu przygotowawczego i tego całego jakby procesu twórczego, czy już samego działania, rolę nauczyciela, jakby kim on jest według ciebie w tej sytuacji jakby przygotowawczej, taki przygotowawczej na poziomie przegadywania i wysłuchiwania dzieci, jak to opowiadasz, podejmowania decyzji z dziećmi o pewnym kierunku, w jaki sposób ty robisz, jakby aranżujesz tą sytuację, bo projektujesz tą sytuację, że idziecie w taką formułę, a nie w taką na przykład jakby. Znaczy mnie się wydaje, że tak sam taki proces twórczy, czy takie uporządkowanie pewnych rzeczy na pewno gdzieś nad tym musi stanowić pieczę, tak jak gdyby nauczyciel, tak? Czasami pewne rzeczy będą nieprzewidywalne, też taka jest sztuka i wtedy nauczyciel musi za tym podążać. Mi się bardzo podoba, Arno Stern nazywał jak gdyby nauczyciela, bo to nauczyciel to jest ktoś, kto uczy, tak? Ale w momencie, kiedy my dajemy pole do popisu dzieciom, no to my nie do końca możemy ich uczyć, bo jak gdyby daliśmy im możliwość eksplorowania, mylenia się. Jest na przykład tak fajnie, Arno Stern mówi, nie do końca to jest może polskie słowo odpowiednie. Nauczyciel jest taką osobą posługującą, tak? Czyli kimś, kto pomaga, przygotowuje to miejsce pracy, dba o pewne warunki do rozwoju dzieci, do tego, żeby dzieci mogły po prostu pracować. Jest też taką osobą, która
dba o ten proces twórczy, żeby on przebiegał zgodnie z takimi ustaleniami. Osobą, która powie w pewnym momencie, słuchajcie, stop, przenosimy pracę na jutro. Tylko ja zawsze mówię, że dzieciom trzeba wytłumaczyć, tak? Albo na przykład mówimy, słuchajcie, fajnie nam idzie, to może przedłużymy pracę, tak? Albo mówi, słuchajcie, no idziemy w złym kierunku, bo wygłupiacie się, niszczycie, chyba się znudziliście, przerywamy i będziemy kontynuować jutro. Mhm. Asiu, bo ty też mi powiedziałaś, jak cię zaprosiłam jakby do tego webinaru, że ty właściwie to tak myślisz o sobie, że nie zrobiłaś w życiu ani jednej akademii, ale zrobiłaś wiele uroczystości. Mhm. Czyli sytuacji, o których właściwie, które jakby w swoim etymologicznym znaczeniu są tożsame akademii, czyli świętują, upamiętniają pewne i osoby, i daty. I jak z twojej perspektywy, jak ty to robisz? Jakby jak planujesz ten proces przed i w trakcie już samej pracy? Bo jakby efekt sobie zostawimy na osobny kawałek tej rozmowy. Co się powinno twoim zdaniem wydarzyć przed, żeby to rzeczywiście miało takie znamiona jakby włączania całego szeregu dzieci, o którym też powiedziała Marta, nie? Nie kilkoro, tylko na przykład cała klasa i bardzo różni uczniowie, albo żeby każdy, inaczej mówiąc, każdy uczeń mógł poczuć, że ma tam miejsce. To jest wbrew pozorom dosyć trudne i skomplikowane pytanie, dlatego że kiedy o tym teraz nawet mówię... Oj, Asia się zatrzymała. Ale może zaraz wróci. Marta, to może jak w momencie, kiedy aż się zamroziło, to jeszcze ja bym chciała cię podpytać, bo myślę, że to jest bardzo cenne. Ty wspominałaś o czymś takim, że w każdej takiej sytuacji procesu twórczego jest taki rodzaj jakby kryzysu, tak? Że tak jak myślę, że to jest też bardzo tożsame z tym, że jak jest proces formowania się grupy, są pewne etapy, które po prostu grupa może przejść, po czym to na zasadzie trochę cyklicznej się dzieje, potem może być znowu taki rodzaj fermentu. I teraz w grupie, jak jest taki moment, jakby takie, nie wiem, patenty, sposoby, z które ty stosujesz jakby w tych momentach jakby takich trudnych dla dzieci, myślę, że one sobie z czymś nie potrafią poradzić i wiem, że pracujesz w ten sposób, że załatwiasz, że tak powiem brzydko, te momenty też plastycznie. Znaczy ja zazwyczaj robię tak, że ja taki proces twórczy u dzieci projektuję, tak? Czyli jak wiemy, co będziemy robić mniej więcej, ponieważ znaczy mi zależy, żeby cała klasa nawet 30-osobowa pracowała, tak? Mhm. Więc tak projektuję ten proces twórczy, żeby każde dziecko mogło się wykazać jakąś pracą, żeby to było proste, zrozumiałe, łatwe do niego do włączenia się, mhm. Ale jeżeli dziecko się na przykład znudzi, może się wyłączyć. I jak na przykład, bo to też wiadomo różnie, jak są dzieci małe, to ja się różnie z nimi bawię, czyli na przykład jak się już dzieci widzę nudzą na przykład malowaniem, to na przykład się śmieję, że na przykład robię taką zabawę podaj dalej, tak? Czyli na przykład każdy daje jeden pędzel i jedną na przykład i każdy podaj dalej i na przykład maluje, tak? Wydaje mi się, że ten proces twórczy plastyk ma taką możliwość, może być świetną zabawą. Rozchlapujemy farby, używamy gąbek, nie wiem, wyliczanki robimy, tak? Ci na przykład myją, ci malują i potem jest zmiana, tak? Żeby było coś innego, coś śmiesznego. Wiadomo, ja nad tym panuję, żeby tam nie, żebyśmy nie poszli w ogóle w innym kierunku i całe ściany nie były pomalowane. I staram się, jak gdyby. Ja jestem ogólnie osobą, która się lubi uczyć. Ja bardzo się lubię uczyć i lubię też wiedzieć, co wiem, czego nie wiem. Lubię się też tą wiedzą dzielić. Dla mnie ogólnie uczenie jest pasją. Bardzo, bardzo dużą, dużą pasją. I uczę plastyki, tak? Uczę sztuki. Uczę takiego jak gdyby tworzenia dzieci. I plastyka też, tak mi trzeba znać, taki dać znak równości, to też są takie... tak jak gdyby przepisy na ciasto, tak? Czyli jeżeli dziecku nauczyciel nie da przepisu na ciasto, nie nauczy na przykład używania narzędzi, pędzli, wałków, gąbek, albo nie powie, jak danymi farbami malujemy, nie ułatwi tego procesu twórczego, no to wtedy my wchodzimy na taką bombę, która wybucha, te dzieci się w ogóle rozpryskują, bo dziecko też musi widzieć efekt, tak? Czyli dziecko musi mieć ten efekt twórczej dumy, powiedzieć wow, co myśmy super zrobili. I ja na przykład zazwyczaj dzieci chwalę, tak?
Ja jej mówię, ja mówię, słuchajcie, super malujecie, świetnie się dzielicie, pięknie pracujecie, zobaczcie, jakie to są. I też nazywam te rzeczy, tak? Czyli oni jak gdyby malując, wiedzą, co robią. Mówię, jakie to są kolory, czy są ciepłe, czy są zimne, jaka to jest kompozycja, dynamiczna. Mówię im, że jak zrobimy tak, to będzie dynamicznie, czyli efekt obserwującego będzie ruch, tak? Coś, co się dzieje, coś, co będzie odbiorca jako taką rzecz ekscytującą, tak, odbierał. Jak używamy innej techniki, na przykład w kompozycji czy w kolorystyce, to będzie efekt takiego spokoju. Także mi się wydaje, że oni się i uczą, wiedzą, co robią, trochę się tym bawią, bo ja myślę, że tak powinno być, że my ucząc się musimy się troszeczkę bawić. Wiedzą, kiedy skończą, wiedzą, kiedy zaczną, czyli praktycznie troszeczkę wiedzą, co ich czeka. Czyli jakby podsumowując to, co mówisz, nauczyciel jest kimś takim, kto dostarcza bodźca, bardzo różnorakiego, jeśli rozumiem, bo mówisz gąbki to i mają szansę spróbować, jakby na tej podstawie mogą zdecydować, w którym kierunku pójdzie praca, na przykład jeśli to będzie scenografia do jakiejś konkretnej akademii, czy jeśli do... Tak, uważam. I uważam też, że na początku ustalamy, co robimy. Dzieci muszą wiedzieć, co my robimy. Potem muszą wiedzieć, z czego będziemy robić, tak? Potem muszą wiedzieć, nie wiem, ile klej schnie, dlaczego musimy zrobić przerwę, tak? Muszą dać miejsce z jakimś uczniom, nie wiem, słabszym albo z niepełnosprawnościami. To nie wiem, to powinno być takie łatwe, proste dla wszystkich. Nauczyciel jest według mnie po to, żeby ułatwił każdemu dziecku zdobywanie wiedzy, tak? I zdobywanie sukcesu. Bo Marta, ja tak jeszcze chciała... Przepraszam, ja jeszcze też chciałabym, bo też mam takie poczucie, że to wybrzmiało, bo też jakby myślę sobie o twoim doświadczeniu scenograficznym i tym, że w takiej sytuacji, nie wiem, teatralnej czy organizowania jakiegoś wydarzenia, no nie są tylko i wyłącznie ci, którzy występują. I pomyślałam sobie, że to może też jest jakiś rodzaj patentu i pomysłu na to, aby każde dziecko bez względu na chęci, kompetencje mogło znaleźć sobie miejsce w tej akademii. Przecież nie wszyscy muszą występować. Są też tacy, którzy mogą robić inne rzeczy. Jakby się zapatrujecie jakby na tą sytuację? No, miejsce jest dla każdego, bo to wystarczy, ktoś, kto się interesuje na przykład komputerem, może jakąś muzykę zrobić, przygotować, ktoś może, nie wiem, kable rozkładać, ktoś może czymś pomagać, ktoś może pamiętać kolejności na przykład wychodzenia uczniów, tak, że każdy uczeń może znaleźć świetne miejsce dla siebie. Asiu, bo cię wyrzuciło. Tak, wyrzuciło mnie, bo się połączenie totalnie zerwało z internetem. No tak, jakby te wszystkie uroczystości, o których wspominałaś, że przygotowywałam, one pewnie nie miały tak stricte statusu akademii, ale w jakimś sensie nią były przy przewartościowaniu trochę tego pojęcia. I jakby przygotowania, to co mi teraz przychodzi do głowy, to ja na pewno robiłam taki wieczór poświęcony wolności przy okazji odzyskania niepodległości, czyli święta 11 listopada i to nie była aktywność za dnia, tylko wieczorne spotkanie przy poezji i to nie było deklamowanie wierszy. I z inicjatywy uczniów tak właściwie, a jeszcze inaczej to naturalną konsekwencją lekcji analizy tekstu były urodziny Wisławy Szymborskiej, które zrobiliśmy, a właściwie to zrobili uczniowie, ja tylko nadzorowałam i w jakiś sposób pilnowałam organizację jakby tego procesu. Dobra, a powiedz mi, Asiu, jakby w takim kontekście twojego doświadczenia, od czego ty zaczynasz taką pracę, której ciężar podejmowania decyzji, pewnych jakby też wyborów przerzucony jest w jakimś sensie na uczniów. Na ile to jest przerzucone rzeczywiście na uczniów? Na ile to pozornie uczniowie decydują? Jak to wygląda u ciebie? Jakby gdzie mogą, gdzie w twoim odczuciu, jakby w doświadczeniu, które masz, no, jak ty tym jakby zarządzasz? No jestem takim organizatorem, na poziomie pilnuję czasu, żeby się, nie wiem, dygresje nie ciągnęły w nieskończoność podczas rozmowy. Gdzieś na pewno uznaję coś za istotne. I jak dotąd przynajmniej, to wynikało z, właśnie jak mówię, z procesu dydaktycznego bezpośrednio. Oczywiście, że na początku roku szkolnego powstaje jakiś kalendarz tego, co się w szkole ma wydarzyć albo musi wydarzyć, w połączeniu z tym, co jest naszą inicjatywą. I tutaj jakby te siły się rozkładają pewnie w każdej szkole inaczej,
I to zależy od różnych czynników. Mhm. Natomiast tam, gdzie ja, znaczy moje doświadczenie podpowiada mi, że zarówno to, co muszę zrobić, jak i to, co chcę zrobić, jestem w stanie zrobić z uczniami, słuchając tego, co oni mają do powiedzenia i rozpoznawszy wcześniej ich możliwości. Moje klasy się dzielą po prostu same. Są dzieciaki, które chcą montować. Tak jak Marta wspominała, że o tych przysłowiowych kablach, że ktoś może być, kto będzie się zajmował akustyką. Ktoś może chcieć sam ułożyć jakiś fragment. No ja mam taką uczennicę, która pisze scenariusze, więc ona jakby jest takim twórcą bezpośrednim właściwie tych naszych uroczystości, ale są też osoby, które nagrywają jakieś fragmenty, elementy, takie, które przygotowują jakieś plastyczne aranżacje, które aranżują przestrzeń nawet bez malowania, po prostu... Ja gdzieś jestem w tym i pilnuję, żeby to wszystko się odbyło w czasie określonym i żeby każdy po prostu robił to, w czym się czuje dobrze. Jeżeli gdzieś widzę, że coś nie działa, to próbuję jakoś ingerować w to na poziomie takich po prostu rozmów i pytań. Tak? Gdzie, wydaje, co widzisz dla siebie? Znaczy, to może brzmieć chaotycznie, może brzmieć, że nie ma planu, ale jest w tym duży plan. To wymaga strasznie takiego dużego... skoncentrowania na działaniu, bo trzeba cały czas pilnować ram. Ja wiem, do czego zmierzam, wiem, jakbym sobie wizualizowała finał tego, ale jakby same drogi dojścia wyznaczają uczniowie, ja tego pilnuję. Czyli jakby jestem cały czas w tym procesie takim obserwatorem, inspiratorem. Gdzieś, jeżeli się pojawia problem, to staram się jakoś wesprzeć pytaniami, mogę dać kilka rozwiązań, z których mogą sobie coś wybrać. Czasami ktoś z klasy sugeruje, jak można coś zastąpić czymś, z czego zrezygnować. No, zasadniczo to są takie do rozmowy, propozycje, weryfikacje, próby oczywiście. Strasznie dużo czasu to wszystko pochłania, no ale jak dotąd chyba mam takie doświadczenie, że po obu stronach mieliśmy poczucie dobrze spędzonego czasu. No jest jeszcze jedna kwestia, właściwie bardzo ważna, ale to może to później, a propos tego finału właśnie. Właśnie. Ja bym chciała jeszcze jakby odnieść tego, co wy mówicie, jakby jakim doświadczeniem się dzielicie, jakby podeprzeć to trochę tutaj taką rzetelną wiedzą i pedagogiczną z zakresu jakby edukacji kulturowej. Chciałam się odwołać do takiego schematu partycypacyjnego dzieci i młodzieży, tak zwanej drabiny Harta, więc już Wam to udostępnię. Zostały tam wydzielone 8 stopni. Pan nazywał się Roger Hart. Jest to 8-stopniowa drabina, gdzie jest 8 szczebli partycypacji dzieci i młodzieży w działaniach, w projektach tworzonych z dziećmi przy różnym zakresie ich współpracy. Przy czym pierwsze 3 szczeble od dołu idąc nazywane są przez Hartę jakby nie do końca partycypacją, one jej pozorują jedynie partycypację dzieci. Jest to manipulacja, dekoracja i tokenizm, a dopiero ta reszta tych szczebli zakłada włączanie dzieci w różne formy działania i w różnych formach. I za chwilę też odwołam się do artykułu z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu, gdzie troszkę więcej o tym powiem. Mówię o tym po to, żebyśmy wiedzieli, jakby potrafili sobie zmapować, w którym miejscu ja jestem ze swoimi działaniami w kontekście jakby tego włączenia. I też odwołania się do tego, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, czyli zmapowania swoich zasobów, w sensie zastanowienia się, na co ja jestem gotowy albo na co ja jestem gotowa w tym momencie, bo nie wszyscy jesteśmy gotowi na wszystko w tym samym momencie. Myślę, że to dotyczy w równym stopniu i nas, nauczycieli, i uczniów, i wydaje mi się, że powinniśmy sobie wszyscy dać do tego prawo, ale jest takie założenie w tej drabinie, że uczestnictwo można rozwijać. Ja myślę, że ta drabina i to hasło, że uczestnictwo można rozwijać, ona dotyczy uczniów, czyli włączania naszych uczniów w te działania, ale myślę sobie, że ono też dotyczy nas, nauczycieli, jakby w jaki sposób my te dzieci, czy my jesteśmy gotowi je włączać, bo możemy wszyscy rozmawiać o tym, żeby je włączyć, ale też pytanie, no czy my jesteśmy też gotowi na to, żeby je włączać, to też fajnie, żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć i już właśnie chciałabym troszkę więcej o tym powiedzieć.
Już. To jest artykuł Mai Brywczyńskiej, Brzozowskiej-Brywczyńskiej, Dziecięce Obywatelstwo Kulturowe, które znajdziemy na stronie Centrum Praktyk Edukacyjnych. Magda pewnie podeśle linka i ja już Państwu udostępniam. Tu jest właśnie to, o czym mówię, że pierwsze trzy stopnie nie są tak naprawdę formą partycypacji, raczej wykorzystywania dzieci do legitymizowania różnych projektów, które są organizowane albo przeprowadzane przez dorosłych. I tak naprawdę myślę, że nas interesują te następne szczeble, czyli ten moment, kiedy kolejne szczeble układają się z kolei ciąg prowadzący od informowania, włączania bądź nie włączania dzieci do samych działań, że to są też projekty inicjowane przez dorosłych, ale których dzieci właśnie biorą udział, ale podejmują też decyzje, czyli chociażby są wysłuchane, tak? Ja myślę, że ten jest taki moment, na który nas stać wszystkich dorosłych, bo one miały poczucie, że są wysłuchane, że ich głos jest ważny, że one mogły w ogóle coś wypowiedzieć, bo to też nie jest oczywiste jakby w takich sytuacjach. No i jakby ostatnim szczeblem tutaj są projekty inicjowane przez dzieci i realizowane przy współudziale dorosłych. I chciałabym zwrócić Waszą uwagę i też naszych odbiorców na to, że w żadnym z tych szczebli ten dorosły nie znika. On tam cały czas jest. On tam czyli musi to, być. No właśnie, to jest to dokładnie to, o czym Wy mówicie, czyli jakby on nie znika, on tam cały czas jest, tylko jakby zmienia się jego rola. Czy jakoś chciałbyście się do tej drabiny odwołać, jakoś ją skomentować ze swojej perspektywy i przez swoje doświadczenie? Myślę, że ona jest dla każdego. To jest bardzo cenne, że to przywołałaś, bo pewnie tutaj, tak jak wszyscy jesteśmy na tym spotkaniu i my jako osoby, które sobie tutaj dyskutujemy i Państwo, którzy tego słuchają i też na pewno mają przeogromne doświadczenie w tych kwestiach, to wszyscy się gdzieś tutaj możemy na tej drabinie wspiąć do jakiegoś szczebelka i po prostu znaleźć wygodne, dobre miejsce dla siebie. Bo też jakby nie możemy stworzyć jakiegoś jednego najlepszego sposobu czy jakiejś złotej rady na to, jak zrobić akademię tak, żeby ona była dobra dla wszystkich, bo każdy musi gdzieś swoje miejsce w tym znaleźć. I ci, którzy chcą tych przysłowiowych białych bluzek, bo wierzą w to, że to ma sens i tak to zrobią, że to będzie super, tak jak również takie osoby, które potrzebują gotowego scenariusza. Bo jakby pracując na gotowym scenariuszu do jakiejś akademii, to też jakby w myśl tego, co zaprezentowałaś przed chwilą, Ola, nie wyklucza ani udziału dzieci, ani też jakby tego słuchania dzieciaków. Bo wbrew pozorom my tu dużo mówimy rzeczy takich banalnych, co podkreślałaś, ale one są absolutnie kluczowe i o nich też trzeba mówić, żeby sobie samemu to przypomnieć. Żeby posłuchać dziecka i nawet dać mu tą szansę, żeby powiedziało, nie podoba mi się to, albo nie wiem, nie chcę tego robić, ja już potrzebuję przerwy, niech mi pani nie mówi, albo proszę mi nie mówić, jakim mam to mówić głosem, bo ja mam taki głos, albo on się na mnie krzywo patrzy. No tu można mnożyć z doświadczenia różne takie sytuacyjne rzeczy. I gdzieś jakby to samo wysłuchanie, nawet jeśli to nie jest jakiś taki bardzo duży wpływ na przebieg tego działania, decyzja jakaś, która będzie uwzględniona w scenariuszu czy w procesie twórczym, to samo wysłuchanie dzieci, wbrew temu, co by się nam mogło wydawać, to nawet, nie wiem, to jest czasami chwila, nie? Ułamek, którego my nie dostrzeżemy nawet, że posłuchaliśmy, to jest ogromne, bo możemy zyskać to, że dziecko się nie wycofa. Nie daj Boże w ostatniej chwili z takiego działania, nie? Bo ono będzie się czuło nieważne, bo ono nawet nie mogło czegoś powiedzieć w trakcie. My się spieszymy, my chcemy, żeby ta próba już szła i żeby to wszystko było elegancko, ale gdzieś jakby no, te takie drobiazgi, które też tkają jakby całość, one są bardzo ważne. I taka uważność z naszej strony to też jest danie przyzwolenia dziecku na jego wkład. Jak czujecie obydwie? Bo tak idziemy w kierunku tej rozmowy, tak mam nadzieję, że od tego jak jest, do tego jak mogłoby być. Mhm. I jeśli są takie osoby, które nas słuchają, które no, czują, że jakby są w tym momencie, że chciałyby spróbować popracować inaczej,
w kategorii właśnie nie estetycznej, tylko w kategorii myślenia pedagogicznego o tej sytuacji, myślenia jakby przez kompetencje i społeczne, i twórcze. Od czego jakby, gdybyście wy miały zaczynać, albo może pamiętacie, jak zaczynałyście, to od czego zaczynałyście? Bo nie wiem, czy mogłybyście się podzielić takim, no wiecie, trochę patentem może, jak zacząć, co zrobić na początku. Trochę już o tym gadałyśmy, ale chciałabym, żebyśmy jakby zebrały to. Od początku, od nie, w sensie możliwości. Takie, jakby, są takie osoby, które, no wiecie, chcą jakby zacząć. I no jakby ten moment, który wydaje wam się kluczowy, jakby w tej sytuacji, że ja chcę przejść z trybu szczebla 1, 2, 3 na jeden szczebel wyżej. Tak? Czyli chciałabym włączać te dzieci, albo chciałbym włączać te dzieci na jakichś zasadach, no właśnie jakby, no gdzie, co, jak? Znaczy ja wam powiem tak, no, może jak ja robiłam, bo ja zawsze tak pracowałam z dziećmi. Nigdy nie pracowałam tak, że dzieci robiły to, co ja chciałam, czyli jak gdyby one realizowały moje pomysły, a ja zawsze sobie mówiłam, o nie, brzydkie to jest, nie umiałam wycinać. Nie, ja zawsze tak robiłam, że po prostu chciałam, żeby dzieci pracowały, żeby wzięły wszystko we własne ręce, żeby się sprawdziły, a żeby im się nie udało, a czemu nie, nie wszystko się musi udać, mnie się też nie wszystko udaje. I ja zaczynam po prostu od początku, tak? Mówiłam dzieciom, co robimy. I powiem tak, na początku to było trudne, bo zawsze jak się daje tą pracę dzieciom, dzieci szaleją, jest głośno, jest rozgardiasz i to jest normalne przy pracach takich zespołowych, grupowych, dających dużą wolność, dużą swobodę twórczą. Ja też myślę tak, że na przykład Asia jest polonistką, żeby pewne rzeczy robić takie z zakresu Asi jak gdyby przedmiotu, tak, to trzeba już mieć jakąś wiedzę, tak, żeby recytować, trzeba mówić wyraźnie, trzeba mieć dobrą prezencję, żeby coś pisać, trzeba umieć pisać, tak, a ja myślę, że w plastyce każde dziecko, jak było małe, brało pędzel i robiło takie prace, że babcia z dziadkiem to wieszali na ścianach, na lodówkach i ja widzę taką możliwość, ja jako plastyk, ja daję sobie ręce uciąć, że każda grupa, której damy szansę tworzenia, troszeczkę ustalimy z nimi zasady, zrobi piękne rzeczy, przepiękne. Na początku pokażmy technikę, potem powiedzmy, co robimy, ile czasu, a ten początek na pewno będzie trudny. Ja pamiętam, jeden taki projekt zrobiłam, coś na kształt właśnie może nie akademii, ale tak jak Asia, to jakieś wystąpienia i powiem wam tak, że oddałam wszystko dzieciom od początku. Od tematu, przez scenariusz, realizację, stroje, nawet zebranie tych wszystkich materiałów. Dzieci targały takie rzeczy, a to było wszystko, to były śmieci, to były jakieś rzeczy od mamy. Czasami trzeba się było pytać, czy na pewno mama o tym wie. I powiem wam, trwało to 6 miesięcy ciężkiej pracy. No ja akurat pracowałam tak pozalekcyjnie, tak wolontariat to był z mojej strony. I powiem wam, no efekt był super. Ale pracy było bardzo dużo. Mam taki wątek, bym złapała w tym twojej wypowiedzi i może Asiu, ty byś się do niego odniosła, ale oczywiście możesz też... Może to jest ten sam wątek, Ola. Asia, masz trudniej, mi się wydaje. No. Nie, ale kategoria taka, że niech malują jak chcą, w sensie takim, nie, że nawet jeśli, niech to wyjdzie jak wyjdzie, w kategorii, nawet jeśli tak, to miałoby być w jakiejś takiej ogólnej ocenie brzydkie, właśnie chciałabym się jakby... Tak, ale Olu, bo ja wtedy mówię, jak jest taka ekspresja twórcza, ja mówię, macie to, macie, nie wiem, szczykawki, macie worki, balony, napełniamy, rzucamy i zawsze mówię, a to była podmalówka. Tak, tylko chodzi mi o to, Marta, żebyśmy to postawiły też w takiej perspektywie tej sytuacji, o której rozmawiamy, czyli kategoria jakby... Dzieci mają pewne oczekiwania, dzieci też mają oczekiwania, żeby to było ładne. Dorośli mają oczekiwania, żeby to było ładne. I teraz kategoria, co z tym fantem, jeśli to nie do końca jest takie, jak sobie wymyśliliśmy. No właśnie. Ale my właśnie, mi się wydaje, nie możemy wymyślić. Nie możemy. My nie możemy wymyślić, co będzie efektem naszej strony. Poczekaj Marta, teraz Asia. Trochę możemy wymyśleć i chciałabym tak trochę może przekornie, ale powiedzieć, że ja na przykład zawsze od pierwszego takiego przedsięwzięcia i do dzisiaj zaczynam od końca i ten koniec to jest taka moja wizualizacja tego punktu, do którego idziemy. Jasno o tym z dziećmi rozmawiamy. Angażujemy się w ważną sprawę, ustalamy, co jest dla nas docelowo istotne
I wśród tych naszych oczekiwań i ustaleń robię takie założenie, że co to jest sukces? I sukcesem będzie nie, że nam wyjdzie idealnie i że nikt się nie pomyli, ale że wszyscy będziemy ze sobą współpracować i dociągniemy ten projekt do końca. Bo nie jesteśmy w stanie zaplanować, żeby wszystko się udało, bo zwłaszcza jeżeli to ma być coś naprawdę dużego, czyli no tutaj przypinam to do tego pojęcia akademii, jakkolwiek, czy to będzie uroczystość, czy akademia, jakkolwiek to nazwiemy. Dobrze byłoby, żebyśmy sobie sami odwrócili po prostu ten porządek sukcesu i definicję sukcesu w głowie i nie dręczyli siebie jako osoby prowadzące te dzieci i jednocześnie też wszystkich uczestników przedsięwzięcia, że my musimy dopiąć do jakiegoś stuprocentowego w ogóle finału. Będzie sukcesem, jakby to, bo to są te definicje, z którymi my na co dzień w szkole pracujemy. Co to jest sukces, tak? Nasze działania też są mierzone, nieustająco, są oceniane, mierzone, statystyki, procenty, wygrane olimpiady, po prostu wygrane konkursy teatralne i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w jednej wielkiej tabeli i w jednej wielkiej ocenie. Ale jakby to jest porządek, nad którym my sami jako nauczyciele możemy też pracować i mówić głośno o tym, że sukcesem takiej akademii czy takiego przedsięwzięcia jest to, że wszyscy, którzy zaczynali pracować, kończą to przedsięwzięcie. Że chłopiec czy dziewczynka, czy w ogóle uczeń, uczennica, który na początku był sceptycznie nastawiony, bał się, stresował się, nigdy nie występował publicznie, wystąpił. Obojętnie, czy zagra rolę przysłowiowego drzewa, czy będzie nosił te nieszczęsne kable, ale on w tym weźmie udział. I gdzieś jakby trzeba zbudować na początku tą wizję tego końca, że my idziemy do jakiegoś celu. Oczywiście, że zakładamy, jak chcemy, żeby było najlepiej, bo dobrze jest dążyć do tego, co nas usatysfakcjonuje. I tak jak mówiłaś, dzieci też chcą, żeby to było dobrze, żeby się nie pomylić, żeby było ładnie, żeby się podobało pani i mamie i wszystkim, którzy będą na to patrzeć. Natomiast w całym tym procesie, który będzie taką drogą dojścia do tego finału, nie zgubić po drodze tego komunikatu, że my dalej jesteśmy w drodze do tego, żeby to było najlepsze, że robimy co możemy, jak najlepiej potrafimy, ale nie nastawiajmy się na to, że nikt się nie pomyli i że wszystko wyjdzie na 120%, bo to się może nie wydarzyć. Oczywiście dążmy do tego, nie? Ale ja bym chciała jako zamknięcie, wydaje mi się, naszej rozmowy, bo też chciałabym oddać jeszcze głos, taką przestrzeń chwilę zrobić na pytania od tych, którzy nas słuchają i oglądają. Chciałabym zamknąć jeszcze tą naszą dyskusję fragmentem książki ponownie Weroniki Udzikowskiej, Wzajemność. To jest taki fragment, który mi się wydaje mocno mówi o tym, o czym my teraz rozmawiamy. Ja go tutaj powiększę i pozwolę sobie zacytować, że wbrew naszym oczekiwaniom uczenie się nie ma natury przewidywalnej. Jeśli zaczniesz tu, to na pewno skończysz tam. Jeśli zaczniesz uczyć dziś, się dziś gry na pianinie, to za 2 tygodnie na pewno zagrasz pierwszego menueta, ostatnio osiągniesz sukces jako świetny pianista. Kategoria jakby myślenia o tym, że jesteśmy w sytuacji procesowej, że to jest sytuacja ucząca się dla wszystkich i dla nas nauczycieli, i dla dzieci, jakby myślę, że mocno zmienia tę perspektywę. Tak bym chciała zamknąć jakby tą myślą, że to jest też taka przestrzeń, ja bym sobie życzyła, żeby akademia szkolna była przestrzenią uczenia się, przestrzenią uczącą w bardzo szerokim aspekcie, czyli tym społecznym i twórczym, ale też taką przestrzenią, w której można popełniać błędy po to, żeby przy następnej na przykład okazji zrobić coś inaczej, lepiej, żeby też o tym efekcie, o którym rozmawiałyśmy, żeby porozmawiać, czemu nam wyszło tak, a czemu nie inaczej. Magdo, czy to jest taki moment też na pytania od naszych towarzyszy rozmowy i towarzyszek. Ja się włączyłam, bo tak mimo, że będzie wygodniej. Zapytałam o komentarze i o pytania na Facebooku, ale jeszcze mam takie pytanie, bo jedna rzecz moim zdaniem nie wybrzmiała. Marta, powiedziałaś coś takiego, ale pytanie jest do Asi, bo Marta powiedziała coś takiego, że no, żeby malować, to jakby tam różne rzeczy mogą się dziać, ale żeby już pisać, to faktycznie trzeba umieć pisać.
Ja to tak zrozumiałam. I chciałam cię zapytać, Asiu, czy ty też to tak widzisz, bo ja się zastanawiam nad tym, na ile jakby ta praca jest taką pracą na zasobach, to znaczy na tym, co po prostu dzieciaki w ogóle umieją, bo po prostu one same z siebie umieją bardzo dużo i mają jakiś potencjał. Czy jednak jest tam twoim zdaniem jakiś kawałek taki właśnie o tym, że, no, że to trzeba jednak coś potrafić? Mm-hmm. Dziękuję bardzo, że do tego wróciłaś, bo ja się skoncentrowałam na innym wątku w Marty wypowiedzi i to mi umknęło. Uważam, że no każdy znajdzie do zrobienia w każdej aktywności to, co znajduje się w jego zasobach. I teraz może kolejny truizm tutaj wypowiem, ale no wszystko jest poezją, co jest zrobione dobrze od serca i w zgodzie z sobą i w najlepszej formie, w jakiej może być wykonane. Więc jeżeli mówimy o tym, że żeby ktoś mógł przemówić, musi potrafić mówić, to też jakby musimy zrobić założenia, co to znaczy komunikować, bo komunikować można przecież na różne sposoby. Można dziecku, które ma kłopoty z płynną mową, pozwolić wypowiedzieć się gestem. Dziecko, które chciałoby się w jakikolwiek sposób ujawnić z jakimś komunikatem, to jest mnóstwo pozawerbalnych środków ekspresji, w których ono się może odnaleźć. Więc jakby na takim literalnym poziomie, że żeby mówić trzeba znać słowa, to pewnie tak. Natomiast jeżeli mówimy o twórczej aktywności dziecka na scenie czy jakkolwiek w jakiejś przestrzeni szkoły, to myślę, że tutaj jakby to bazowanie na zasobach i komunikowanie, w ogóle istnienie w takiej twórczej jakiejś relacji, to nie wymaga jakby wielkiego pola instrumentów do wyzyskania. Można znaleźć zasoby, którymi się da zakomunikować. Ja myślę, że to jest w ogóle też super, co poruszyłaś, Magda, bo też sobie myślę o Akademii w kontekście twojego pytania, że to jest też taka sytuacja, albo to mogłaby być też taka sytuacja, kiedy my widzimy te dzieci zupełnie od innej strony. One mogą nam się objawić na tych akademiach z różnymi potencjałami i kompetencjami, które nie są w tym repertuarze kompetencji czy umiejętności, które oceniane są ocenami, którymi oni mogą zabłysnąć. I na lekcjach, w procesie edukacyjnym. Tak, więc wydaje mi się, że to jest też taka cudowna sytuacja. Wracamy jakby do początku naszej rozmowy, czyli o tej diagnozie jakby zasobów naszych dzieci, potencjału naszych dzieci, czy uczniów i uczennic, ale nas samych. Czy to jest też taka sytuacja właśnie, że wychodzimy poza sferę oceniania się ocenkami i tylko i wyłącznie tej wiedzy, którą nabywamy w szkole. Jakby wychodzimy w tą sytuację, że oni umieją też rzeczy inne, poza tymi, które objęte są przedmiotami szkolnymi na przykład. Mogę jeszcze słowo do tego, bo właśnie dziękuję, Magda, jeszcze raz, że poruszyłaś tą kwestię, bo sytuacja, tak jak jest temat tego naszego spotkania, Akademia poza schematem, to jeżeli wyjdziemy ze schematu także procesu dydaktycznego, czyli tego siedzenia w nieszczęsnych ławkach, jeden za drugim najczęściej, i chcąc, nie chcąc, oczekiwania od dzieci określonego działania w tym samym czasie, każdemu, kto ma różne predyspozycje, tempo pracy, kompetencje na tu i teraz, to jeżeli my pozwolimy dzieciom, które słabo piszą, naszym zdaniem, które się niewyraźnie wysławiają, pozwolimy im wyjść z tego schematu ławkowego, z tej przestrzeni 45 minut i działań, które są ostatecznie mierzone ocenami, to one w przestrzeni twórczej działalności mogą zafunkcjonować absolutnie odkrywczo dla samych siebie i dla nas. Może się okazać, że one mówią całkiem głośno i że mają coś do powiedzenia i są odważne, jeżeli nie ma na końcu tego działania oceny, nie? I jeszcze, Asiu, oni w Akademii mają jak gdyby różne miejsca, w których mogą się pokazać, tak? Mogą się sprawdzić, mogą się nauczyć, tak? Także wyjście poza schematy to są same profity dla wszystkich. Tak się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą, tak włączę tu jeszcze taki jeden wątek. Nie jestem pewna, czy wybrzmiał, bo tak mając, wiecie, jedno ucho tutaj, drugie ucho tutaj, nie jestem przekonana, że złapałam wszystko w dobrym czasie, ale chciałam dopytać jeszcze o taki wątek dzielenia się odpowiedzialnością, bo tak sobie pomyślałam, że to jest też taki temat, który tutaj wydaje mi się kluczowy też w kontekście tej drabiny Harta, o której opowiadałaś, Ola.
że to jest też coś takiego, że często może być tak, to też taka moja fantazja, ale tak sobie myślę, że chcemy po prostu mieć jakoś na wszystko wpływ, nie? Czy tam kontrolę nad wszystkim. Wiadomo, że też nad wszystkim się nie da i że ten, być może ten taki mały krok, który można zrobić, to jest na przykład to uświadomienie sobie, że kurczę, ja naprawdę na wszystko nie mam wpływu i że naprawdę też może być mi w jakimś sensie lżej, żeby sobie zdjąć z ciebie ten ciężar, że ja nie muszę też wszystkiego, nie? Bo dzieciaki mogą bardzo wiele. No i oczywiście pytanie, ile jakby chcemy, żeby one mogły i na ile to jest jakby możliwe i dla nas, i dla nich, i w tym systemie, w jakim jesteśmy, nie na co jesteśmy gotowi, ale że ten kawałek o odpowiedzialności wydaje mi się tutaj też jakiś taki ważny. Ja myślę, że dzieci... Mówiliśmy o tym w kontekście, żeby współpracować też między sobą, nie? My nauczyciele, żeby sobie nie brać na siebie wszystkiego, co nie jest w zakresie naszych kompetencji, tylko dzielić się. Ale myślę, że to też jest o potencjale, kategoria widzieć jakby zespół ludzi wokół mnie jako potencjał do współdziałania i współpracy, nie? Myślę, że też mocno tutaj wybrzmiało w ogóle w całej tej rozmowie, że dzieci tak naprawdę są, one chcą tak naprawdę z nami współpracować i młodzież. To jest kategoria, jak my tutaj zarządzimy tym procesem. I to, o czym ty, Magda, też powiedziałaś, dla mnie to też jest taka duża, to też jest rozmowa w jakimś sensie o zaufaniu i wierzę w możliwości dzieci i młodzieży, w kategorii, ile oni potrafią. I myślę, że bez oddania tego pola do działania my się nigdy tak naprawdę nie dowiemy i one też się nigdy nie dowiedzą, co tak naprawdę potrafią, a czego nie potrafią. Myślę, że to jest też taka, wiecie, myśląc o Akademii jako kategorii sytuacji edukacyjnej w kontekście przyszłości, bo ci uczniowie wyjdą z tej szkoły i my przygotowujemy ich w szkole do życia. Więc to jest też super okazja, żeby się dowiedzieć tak naprawdę, co ja potrafię, czego nie, co jest mi bliżej, do czego mi jest bliżej, a do czego nie. Też w kontekście nie tylko jakby samej sytuacji szkolnej, a w kontekście, myślę, że przede wszystkim w kontekście jakby życia. Tak bym to chyba chciała powiedzieć. To jest piękna puenta, którą tutaj wygłosiłaś, Olu, bo myślę sobie tak, zbliżamy się do końca naszego półtora godzinnego spotkania. Patrzyłam jeszcze na Facebooku, widzę, że nie ma w tej chwili żadnych pytań ani komentarzy. Może to będzie jakoś pracowało dalej. Myślę sobie, że jeśli mogę w tej chwili skończyć, czy macie ochotę jeszcze coś dodać, czy to jest takie ten moment, że możemy faktycznie zamknąć tę rozmowę? Jak czujecie? Myślę, że to, co Ola powiedziała, jest dobrym zdaniem. Jest okej. Okay. Dobre zakończenie. Dobra, to słuchajcie, to bardzo, bardzo Wam dziękuję za to. Mamy nadzieję, że to była inspirująca wymiana zdań i że też będziecie chcieli jakoś pomyśleć sobie o tym, na którym etapie, na którym szczeblu tej drabiny harta jesteście. Jak zrobić ten krok? Czy macie ochotę, czy żeby się odważyć po prostu, żeby zrobić ten krok wyżej? Że dziewczyny mówią, że warto. Może warto to po prostu sprawdzić, czy faktycznie to jest wasza droga. A jeszcze chciałam powiedzieć, że możecie znaleźć na naszej stronie Teatroteka Szkolna. Taką mamy, pewnie wiecie to. Tam jest, po pierwsze są scenariusze takich akademii tworzonych właśnie na różne okazje, akademii szkolnych tworzonych z udziałem dzieci i młodzieży, ale nie takim, że one tylko coś tam robią, tylko faktycznie wymyślają to i współtworzą. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałam Wam polecić, a druga rzecz to jest nasza publikacja, którą też znajdziecie na stronie Teatroteki Szkolnej. To jest refleksyjnik o tworzeniu teatru z uczennicami i uczniami. I to jest taka propozycja, która po pierwsze zawiera wywiady, wypowiedzi nauczycieli, którzy już pracują teatralnie i mówią o tym, jakie to jest fascynujące, jakie to jest trudne, ile mają kłopotów, ale ile mają radości i jak sobie z tym wszystkim radzą. I też są tam karty pracy do takiej pracy projektowej, teatralnej, właśnie żeby sobie zobaczyć, jakby gdzie jesteśmy, żeby sobie po prostu też, bo dużo mówiłyśmy dzisiaj o tym, że to jest bardzo ważne, żeby to sobie
pokazać i popatrzeć, jak to jest u nas, na co my jesteśmy gotowi. I myślę, że ta refleksyjnik też w tym pomaga, żeby sobie po prostu pomyśleć, nie robić, tylko jeszcze po prostu obdarować siebie i ten proces jakimś dużym kawałkiem refleksji. Także do tego zapraszam i zapraszam też na nasze następne webinaria. Dziękuję bardzo, dziękuję Olu, dziękuję Marto, Asiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję i kończymy na dzisiaj. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli z nami, wszystkim słuchaczom. Dzięki. Dzięki, dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.